Witam serdecznie na moim kanale. Mam na imię Alicja, jestem korepetytorem z przedmiotów ilościowych ekonomicznych. Dzisiaj Wam chciałam przedstawić zadanie o następującej treści z badań operacyjnych z programowania liniowego z wykorzystaniem jednej z podstawowych metod, jaką jest metoda geometryczna. Nie jest to dokładnie ta sama metoda, co metoda graficzna. W większości elementów one są takie same, tylko i wynik oczywiście otrzymamy taki sam, ale jednym elementem one się różnią, a mianowicie tym, jak postępujemy w przypadku już otrzymanego układu tego obszaru rozwiązań dopuszczalnych. Jeżeli mamy zadanie tego typu, jak tu widzimy, jaka jest funkcja celu, że mamy dwie zmienne decyzyjne, które razem dążą do maksymalizacji. Mamy dwa ograniczenia C1, C2. Oba są typu mniej sześciowego, bo lewa strona musi być mniejsza równa od prawej i obie zmienne, jak wiemy, muszą być nieujemne i to może być takie przykładowe zadanie na jakąś maksymalizację zysku czy przychodu, ale przy spełnieniu dwóch ograniczeń, na przykład surowcowych albo związanych z wydatkami. Jeżeli polecenie brzmi znajdź rozwiązanie metodą geometryczną, musimy sobie przypomnieć, że metoda geometryczna na pewno po kolei wymaga tego, żeby program został zapisany w postaci standardowej, czyli ze znakami mniejszości, większości, z określeniem tego kryterium efektywności, czy to jest do maksymalizacji dążąca funkcja celu, czy do minimalizacji. Na kolejno naniesiemy na wykres wspólny linie, które dają nam kombinację z wszystkich ograniczeń, takie pole nam stworzy i potem zaznaczamy ten obszar rozwiązań dopuszczalnych, potem określamy te współrzędne punktów wierzchołkowych tego obszaru. Kolejne przyjmujemy jakąś odgórnie niską wartość funkcji celu, nanosimy go na wykres i przesuwamy w górę. Potem wybieramy najniżej czy najdalej położony punkt wierzchołkowy zgodnie z tym kryterium efektywności, jaki mamy. Każdy z tych dwóch ograniczeń, które my tutaj mamy, czyli ograniczenie pierwsze i drugie, trzeba nanieść na układ współrzędny, na tak zwaną pierwszą ćwiartkę, gdzie dwie współrzędne są tylko dodatnie lub zerowe. I najlepiej to zrobić w ten sposób. Raz wyzerować jedną niewiadomą, czyli przyjąć, że jest wyzerowana. Potem określamy w tym momencie, że x2 na przykład tutaj musi się równać 40 przez 8. Jak sobie zaraz zobaczymy, tutaj mamy to zapisane. Jeżeli teraz przyjmę, że na przykład x2 jest 0, to oznacza to jest wyzerowana, a więc 2x1 równa się 20, a więc pojedynczy x1 musi się równać 20. A w drugim ograniczeniu postępujemy identycznie, to znaczy raz wyzerowujemy jedną niewiadomą, czyli na przykład x1 i wychodzi nam na to, że 2x2 daje 24, czyli x2 równa się 12. Jeżeli x2 równa się 0, przyjmiemy jako wyzerowanie drugiej zmiennej, oznacza to tyle, że 4x1 daje 24, czyli x1 równa się 6 i powstaje nam punkt x1 jest 6, x2 jest 0. W dalszym kroku musimy pamiętać o tym, że oba ograniczenia raczej miały charakter mniejszościowy, a więc obszar tej nierówności, bo to oczywiście jest zapisane w postaci równań, tej nierówności, która jest tutaj zapisana, jednej i drugiej, zaznaczamy w formie takiego zakreskowania albo do środka układów współrzędnych po naniesieniu lub na zewnątrz, ale to gdyby znak był większe lub większe równe. Ale u nas oba ograniczenia, jak tu widzimy, są ze znakiem mniejsze bądź równe, dlatego oba ograniczenia robimy do środka i na wykresie można zauważyć, że zarówno ograniczenie drugie, jak i ograniczenie pierwsze leci do środka i dlatego polem, tutaj powiedzmy punkt, obszar wspólny został zaznaczony kolorem żółtym i to jest tak zwany obszar rozwiązań dopuszczalnych, czyli takie miejsce, gdzie oba te ograniczenia, bo mamy faktycznie tylko dwa, nanoszą się na siebie i tylko w tym obszarze jest obszar wspólny, gdzie zarówno pierwsze, jak i drugie ograniczenie jest spełnione. I teraz prawdopodobnie rozwiązanie optymalne, które będzie dawało nam maksymalizację naszej funkcji celu przy tych dwóch ograniczeniach liniowych, zawiera się w którymś z punktów wierzchołkowych, w punkcie A, B lub C. Taka jest właśnie teoria z programowania liniowego. Musimy poznać współrzędne wszystkich trzech punktów wierzchołkowych, które tworzą nam ten obszar rozwiązań dopuszczalnych. Punkt A oczywiście można bardzo łatwo odczytać na podstawie ograniczenia pierwszego, do którego ono należy. Jest to punkt 0,5. Tak samo punkt C określimy, jakie ma współrzędne, też na podstawie ograniczenia drugiego. Jedynym problemem jest określić współrzędne punktu B, bo nie zawsze jest to tak proste,
prosto, łatwo obliczyć albo wskazać na podstawie kartki papieru, na którym rysujemy obszar rozwiązań dopuszczalnych, bo czasem te punkty mają jakieś części ułamkowe, nie są to konkretnie liczby całkowite, jak to tutaj akurat jest. A więc dowolną metodą musimy rozwiązać, żeby poznać współrzędne tego punktu B, musimy rozwiązać układ równań, gdzie weźmiemy pierwsze, jak i drugie ograniczenie. Dlaczego? Bo punkt B właśnie leży na przecięciu tych dwóch ograniczeń. A jak z matematyki na poziomie liceum wiemy, żeby poznać współrzędne punktu przecięcia dwóch linii, musimy rozwiązać układ równań z tymi dwoma funkcjami, które dały nam te dwie linie. I teraz dowolną metodą to rozwiązując, czy metodą współczynników, czy przeciwnych współczynników, czy metodą wyznaczania, czy wyciągania przed jednej niewiadomej podstawiania do drugiej, a trzeciej wyznaczników, na przykład metody Gaussa, jesteśmy w stanie poznać współrzędne punktu B. Otrzymujemy po obliczeniach, że to jest 4 i 4 i punkt C, jak wiemy, to jest 6, 0. I teraz typowo, czym się różni metoda graficzna od geometrycznej? W graficznej wystarczy poznać współrzędne tych punktów i podstawić do funkcji celu i wybrać tą wartość funkcji celu, która jest najwyższa, jeśli oczywiście szukamy maksimum, i wskazać, który to punkt dawał tą najwyższą wartość. Ten punkt jest optymalny. Zaś w metodzie geometrycznej musimy nanieść dodatkowo funkcję celu, powiedzmy dowolną wartość funkcji celu. Jeżeli powiedzmy sobie przyjmiemy, tak jak tutaj ja Wam pokazuję, na przykład wiemy, że funkcja cała zapis 10x1 plus 20x2, to bierzemy dowolną wartość, na przykład 40. Dlaczego 40? To żeby łatwo było, to jest jakaś wielokrotność, niska wartość, która nam powiedzmy łatwo ją obliczyć, na przykład x1 równa się 2, x2 równa się 1, daje nam 40. To jest dowolna niska wartość, z góry, z ręki brana, i nanosimy to jak ograniczenie na nasz wykres. Tutaj widzimy FC1 zapisane. Potem to nasz wykres wzbogacony o dodatkowe niby ograniczenie, które jest po prostu jakby taką izokwant, linią, która nam daje tą samą wartość funkcji celu, przesuwamy w górę, na zewnątrz układów współrzędnych. I teraz przesuwamy to oczywiście proporcjonalnie. Jeżeli o 5 kratek przesuwam w górę, to też o 5, zachowując ten sam kąt nachylenia do każdej z tych osi, czyli po prostu równomiernie pod tym samym kątem przesuwamy do kolejnej FC2, tutaj akurat narysowane w Excelu. Zasada jest taka, że jeżeli szukam maksymalizacji w tej metodzie graficznej, to punktem optymalnym, czyli spośród A, B lub C, jest ten punkt, który jako ostatni dotyka przesuwanej tej funkcji celu, która jest tak, powiedzmy, jak mu sobie powiedzieć, przy linijce przesuwana na zewnątrz układów współrzędnych, i to gwarantuje, że osiągnięta zostanie najwyższa wartość funkcji celu, bo im dalej przesuwamy, tym wyższa jest wartość funkcji celu. I ten punkt, który ostatni dotknie, ten wskazuje na najwyższą wartość funkcji celu. Oczywiście przy minimalizacji zasada jest tak, podobnie się zaczyna, że też ustalamy jakieś izokwantę o stałej wartości ograniczenia, jakby w cudzysłowie ograniczenie, linię, która nam odnosi się do funkcji zysku, czy tam do funkcji celu, tylko że nas interesowałby przy minimalizacji punkt spośród A, B, C, czyli punktów wierzchołkowych, ten, który jako pierwszy ma kontakt z funkcją celu, bo to jest najniższa możliwa funkcja celu i ona ma kontakt z punktem wierzchołkowym, który może być optymalny. A więc w tym momencie, przesuwając dalej funkcję celu ponad funkcję celu o wartości 80, przykładowo tu wziąłem 80 też, punkt B będzie tym ostatnim, który będzie sięgał najwyżej położonej. I ten punkt jest optymalny, czyli punkt o współrzędnych u nas 4,4 będzie optymalny. I co to nam daje? To, że funkcja celu do punktu B jest 120, i żeby mieć pewność, że na pewno punkt B został tym punktem optymalnym słusznie wybrany, podstawiamy po prostu już tak dla zasady, jakby przypominając sobie metodę graficzną, współrzędne tych trzech punktów wierzchołkowych do funkcji celu, i jak widać, słusznie punkt B daje nam wartość 120 wartości celu, i to jest najwyższa spośród 100, 120 i 60.
A więc punkt B jest optymalny i jeżeli byłaby to na przykład zagadnienie dotyczące wielkości produkcji i maksymalizacji zysku, to byśmy powiedzieli, że należy produkować po 4 jednostki XA1 i XA2 jakichś wyrobów, żeby osiągnąć możliwie najwyższy zysk przy tych podanych dwóch ograniczeniach na poziomie 120 jednostek pieniężnych, bo tylko taki poziom gwarantuje najwyższy poziom realizacji zysku przy zachowaniu spełnienia tych dwóch ograniczeń, prawdopodobnie dotyczących produkcji, czy to surowców, czy czasu pracy, frezarki, ilu osób, ilości surowców, jak najbardziej. Można tutaj wiele przykładów omawiać, ale praktyka czyni mistrza. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube plus projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.